Has to wielki samotnik, w podwójnym znaczeniu, to znaczy wielki jako artysta i wielce samotny, a to się zwykle łączy. Ponieważ przy ostatnim naszym krótkim spotkaniu przed filmem wypowiedziałem tyle uwag, cierpliw o sposobach pisania pracy przez Państwa, to powiem, że to, co mi się w większości prac podobało, to na przykład nieschematyczne ujęcie Szkoły Polskiej. Pani Natalia, zdaje się, jestem zagrożony tutaj tym głosem. To znaczy, większość z Państwa złapała ten ton, pewno nadany przez wykładowców, a może też wywiedziony z doświadczeń związanych z lekturą filmu, odbiorem filmu, że ta Szkoła Polska nie była przejawem stadnego istnienia, bo żadna sztuka wielka, a myśmy pokazywaliśmy arcydzielne utwory i tak się one zapisały w historii kina europejskiego, nie jest czymś stadnym. Bywa jednolite jako manifest, ale nie jest stadne. Mówię o tym dlatego, że Has ostentacyjnie, manifestacyjnie, z premedytacją wyłamywał się z ordynku, z oddziału, z kompanii, z batalionu, z nurtu, z kierunku, ze szkoły, z czegoś tam jeszcze. Sam chciał być dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. Mówił, że nie interesuje go robienie kina, ale interesuje mnie robienie mojego kina. O szkole polskiej, nie o samej szkole, ale o komentarzach związanych ze szkołą, chyba celnie mówił, że więcej tam mowy o socjologicznych i politycznych implikacjach tego ruchu, więcej traktowania tych filmów jak traktatów politycznych czy socjologicznych, a mniej rozważań nad kształtem estetycznym kina, co dla Hassa stanowiła wartość naczelną i tutaj enumeratywnie pokazywał, o co mu chodziło, o odpowiednie środki wyrazu, o związanie filmu z innymi dziedzinami sztuki, zwłaszcza takimi jak literatura i plastyka. Te dwie dla Hassa, Państwo się zdaje się zetknęli, o ile pamiętam, z Pożegnaniami, bardzo charakterystyczne związki. Słowem, z tym, co kojarzy się z artyzmem, a niekoniecznie z myślą społeczną przetłumaczoną na obrazy. Taki zarzut czasem się pojawiał w odniesieniu do Szkoły Polskiej, później, wiele lat później, w stosunku do kina moralnego niepokoju, ale nigdy do Hassa, chociaż jeśli powiedziałem o Hasie jako o wielkim samotniku, to gdyby Państwo prześledzili losy jego, recepcję jego twórczości, to, że Has wielkim był, to się okazuje raczej po śmierci, co jest według mnie słowiańską specjalnością. Celują w tym Rosjanie, dosyć niechętni wobec swoich współczesnych, a zapłakani, kiedy ktoś taki wybitny umrze, a Polacy im dzielnie wtórują, to znaczy jak ktoś żyje, to panie dzieju, no jeden z nas, tak raz mu się udało, raz nie udało, jak umarł, to wielki, wielki artysta. Ta recepcja Hassa wcale nie była taka właśnie, powiedziałbym, jednolicie pozytywna. Owszem, niektóre z jego filmów i na szczęście dla naszego wieczoru te dwa rękopis znalezione w Saragosie, zresztą w mniejszym stopniu, pewno albo Has się obraził, albo krytycy Hasa się obrazili. Musiałem powiedzieć coś niecenzuralnego. Ta recepcja
filmów Hasa, gdy chodzi o najwybitniejsze utwory, była pozytywna, ale bynajmniej nie utrzymywała się w jednej tonacji i do dziś dnia nawet rękopis znaleziony w Saragosie znajduje licznych krytyków. Has miał kilka prostych zasad. Oprócz tego odważnego, jak nowe czasy, manifestu kina autorskiego. Robię moje kino, a nie jakieś kino. Miał też kilka takich przekonań, bynajmniej nie specjalnie popularnych. Mianowicie mówił, że w kinie nie interesują go fakty. Interesuje go tylko odniesienie, domyśle psychologiczne, czy nawet eksplicite psychologiczne do faktów. To, co się dzieje z ludźmi wplątanymi w jakieś wydarzenia. Chyba to dobre określenie, wplątanymi w jakieś wydarzenia, to określenie akurat bardzo przystaje do dwóch dzisiejszych filmów, mimo że jeden jest Jak być kochaną, zanurzony w okupacyjnej codzienności, a drugi jest zanurzony w świecie fantasmagorycznym, może nierealnym, ale ta szczególnie chybotliwa, prowizoryczna, niepewna pozycja bohatera, nawet jeśli się bohaterowi zdaje, że a tak może być jak być kochaną w jakimś sensie, że stoi twardo na nogach, ta prowizoryczność jest charakterystyczna dla obu tych filmów. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj była przez Hasa bardzo podkreślana, eksponowana, to to, że żeby dokonać trafnego psychologicznego opisu, to sięgam, mówi Has, do aktorów inteligentnych, dojrzałych i takich, którzy czują tę opowieść, którą im proponuję. Aktorów zawsze miał znakomitych i tutaj mamy całą, jeśli tak można powiedzieć, parę tych wykonawców, jak być kochaną, Kraftówna, szkoda, że ich się nie ma z przyczyn, że tak powiem, organizacyjnych, Kraftówna i Cybulski, a w rękopisie Cybulskiemu towarzyszą nie tylko dwie urodziwe ekranowe siostry, to znaczy Cembrzyńska i Joanna Jędryka, poza mikrofonem, to ta pani, która się pojawia czasem w reklamach, już nie pamiętam czego, ale na pewno to nie dotyczy żadnej poezji. Dwie popularne wtedy aktorki. Franciszek Pieczka, aktor charakterystyczny, bodaj najwybitniejszy w tym kinie powojennym, jako Paszeko. Barbara Kraftówna jako jego macocha. Przezabawny, komediowy Kawaler Toledo, kreowany przez Bogumiła Kobiela, żeby chciał, to nie mógł zagrać innej roli niż komediowa. A mówię o tym dlatego, że zarzucano filmowi, żebym tego nie prześlepił, nie przeoczył, ale Państwo to sami mogą znaleźć, że podawał rękopis stąd zbyt komediowy, kiedy tam w tym świecie przedstawionym chodzi o rzeczy poważniejsze, czy też głównie chodzi o rzeczy poważniejsze. Więc Kobiela, no i last but not least Cholubek w roli Velasqueza, czyli cała rakieta wspaniałych aktorów w obu tych filmach. Jeden jest takim kamieniem milowym
na przykład, o ile pamiętam, to w nowo wydanej książce Lubelskiego jest taki akcent położony na jak być kochaną, że to jest, że na jak być kochaną kończy się szkoła polska, a drugi rękopis znaleziony w Saragosie ma swojego brata ekranowego czy siostrzycę w postaci późniejszej znacznie adaptacji, ekranizacji Bruno Schulza film Sanatorium pod Klepsydrą. Dwa filmy oniryczne, pełne fantazmatów na pograniczu realności i nierzeczywistego i wymagające znawstwa, o którym za chwilę powiem, bo te rzeczy, które w lekturach, a ja należę do pokolenia, które jeszcze czytało, może chcąc, nie chcąc, bo nie było telewizji, to się czytało, ale to jest ważne przy rękopisie znalezionym w Saragosie, za chwilę o tym powiem. To te dwa filmy zupełnie różne. Jeden trop pokazałem wiodący od rękopisu w stronę Sanatorium pod Klepsydrą, a drugi, Państwo mieli już jak gdyby jaskółkę tego strumyczka, potoczka, nie nurtu, tylko tej tendencji w ramach, w obrębie twórczości Hasa, to znaczy pożegnania, jako rozstanie z pewnym światem. Jak być kochaną, to jest obrachunek z wojną, ale nie z dużej litery i wojna też nie z dużej litery, tylko to jest moja prywatna Felicji, bohaterki granej przez Kraftównę, raczej jej, a nie Wiktora, którego gra Cybulski, sprawa skonfrontowana z wielką historią. A ostatnim ogniwem tej triady, jeśli tak można powiedzieć, jest film zrobiony kilka lat później według prozy scenariusza Andrzeja Kielskiego pod tytułem Szyfry. Charakterystyczny film, który znowu jest poszukiwaniem czasu przeszłego w powojeniu śladów okupacji, wojny, syna zaginionego w tajemniczych okolicznościach, może nie tak tajemniczych, jakby się wydawało, ale nigdy nie wyjaśnionych przez mężczyznę, który rozstał się z krajem i mieszka w Anglii. Ruinacja świata przedwojennego, pożegnania, straszliwy napór tej rzeczywistości okupacyjnej na biografię człowieka, albo, jeśli Państwo chcecie, a Felicja pozwoli, człowieczka nawet. Ja, skromny ktoś, i zobaczcie, co się stało, z jaką straszną górą się lodową się musiałem zderzyć. Jak to się stało? Nie ten kanon tragiczny wzięty z filmów Wajdy, z Popiołu i Diamentu, żołnierska sprawa, honor i młode życie, kanał życie versus śmierć, tylko po prostu ja, Felicja, która pazurami drę tę materię życia, staram się ocalić siebie, ale powtarzam, że ocalam ukochanego mężczyznę. To jest nowum ogólnie uznawane w nurcie szkoły polskiej, dlatego że do tej pory to dotyczy właściwie też filmów Munka. Patrz, Eroika, ta nowela obozowa, jest akcentowana opozycja między zbiorowością a jednostką. Natomiast tutaj, w Jak być kochaną, jest inna konstrukcja, to jest jak człowiek może sobie poradzić, w domyśle nie może sobie poradzić, z rzeczywistością mu narzuconą przez straszliwe doświadczenie dziejowe, wojny i okupację. Jakie ślady tego, myślę, tego typu myślenia, choć zupełnie nieobrazowania,
Znacie Państwo z Krzyża Walecznych Kuca, czy z pociągu, a raczej z Krzyża Walecznych Kuca. Coś takiego tutaj jest. Los człowieka postawiony naprzeciw tych wielkich mechanizmów, które są właściwie poza nami. Ten film został zrobiony na podstawie scenariusza, na podstawie prozy Kazimierza Brandysa, urodzonego w 1916, zmarłego w 2000 roku, wybitnego i niesłychanie utalentowanego pisarza o wyjątkowo też krętej biografii politycznej, najpierw socrealisty, autora różnych panegiryków na cześć może nie Stalina, ale blisko, a od 1956 roku już konwertyty, autora Matki Królów, która, jak Państwo pamiętacie, dopiero w 1981 roku, ale za to z jakimś sukcesem, jako jeden z najlepszych filmów stalinizmu, została nakręcona przez Janusza Zaorskiego. I dał polskiej kinematografii takie filmy jak Samson Wajdy w 1961 roku, jak Być kochaną, i taki mało znany, ale też ważny film Sposób bycia Rybkowskiego według własnej prozy. No i to, w czym nie uczestniczył, ale duchowy patron Matki Królów. Ten film Jak być kochaną w warstwie problemowej, pojęciowej jest z pewnością jakimś nawiązaniem, a może nie źle mówię, bo to jest wcześniejsze, później pojawiło się jakieś nawiązanie, jakiś leitmotyw twórczości Brandysa do Ronda, takiej jego powieściowej miniatury, która porusza te same problemy, co właśnie tę samą problematykę, co Jak być kochaną. Ze zrozumiałych względów nie mogę streszczać Jak być kochaną, żeby Państwu nie psuć zabawy. Na szczęście też od razu uprzedzę, że cokolwiek bym powiedział o fabule rękopisu znalezionego w Saragosie, to nie będę niczemu winien, dlatego że tej fabuły nie da się streścić. Po prostu nie da się obiektywnie, i to tak ma być, tak jest założone. Więc jak będę coś mówił o fabule, proszę się nie przejmować. Dlatego że i tak Państwo wyjdą z głowami, które się będą kiwać od sprzecznych doznań i pytań jak, co i dlaczego. To rondo, o którym wspomniałem, Brandysa z 1982 roku, jest oparty na tym samym motywie, to znaczy charakterystycznym, bardzo pokrewnym fabule problematyce. Jakbyś kochano, mianowicie, że mężczyzna dla uratowania swojej ukochanej kobiety, gorącej z temperamentu i z przekonania patriotki, która chciałaby wstąpić do konspiracji, zakłada fikcyjne ugrupowanie konspiracyjne. Co jednak wcale nie chroni jego ani otoczenia przed tragedią, która tam się zdarzy. Tutaj w tym Jak być kochaną są inne jak gdyby motywy fabularne, ale jest paradoksalność ludzkiego losu, która polega na nie tylko na niewątpliwym akcie ofiarowania, chciałoby się powiedzieć samopalenia bohaterki, miłosnego samopalenia, samozniszczenia, autodegradacji i cichego bohaterstwa skonfrontowanego z jawnym kabotyństwem jej partnera, ale jest tutaj takie, to ma to jakieś janusowe oblicze, mianowicie, że co od razu widać, że bohaterka walczy o swojego mężczyznę, dlatego że chce go mieć dla siebie. Czyli motywacja
jest dość odległa od tych wzorców bohaterstwa, heroizmu, poświęcenia dla sprawy, które w filmach tych niepodległościowych są zapisane, że tutaj jest pewien taki prowokacyjny, choć ukryty akcent prywatności. Poświęca się tak, ale gdyby się jej udało, to by zyskała coś, czyli kogoś, czyli jego. Również ten wątek dotyczący bohatera, którego gra Cybulski, daje wiele do myślenia. I tu Państwa chciałbym zachęcić, żeby oprócz co się niektórym zdarza, no i dobrze, bo to oznacza, że Państwo czytacie książki, powtarzania zwłaszcza nowo wydanymi książkami, na jakie to pod kategorię dzielił się dany nurt, to ja bym proponował wystawić czułki do tych filmów, które Państwo widzieli i które się Państwu spodobały, pewno są takie, i zobaczyć taką podskórną zależność, związek między różnymi obrazami. Tu na przykład ta kreacja wielkiego kabotyna, którego gra Cybulski, ma wyraźne odniesienia do Popiołu i Diamentu w ostatniej sekwencji. Są też czerwone maki i jest to ten anturaż, którym się tutaj nie będę zajmował, ale który wskazuje na źródła tego, że to może o tych samych ludziach jest, tylko w innej sytuacji, gdzieś tam lat później i co się z nimi stało, jak oni się rozmienili. Albo jak oni są postrzegani przez innych. Jest taka z 62 roku bodajże nowela z filmu Miłość 20-latków Laura Bonton, francuskiego, gdzie Wajda dał nowelę z Cybulskim jako inkasentem gazowni, Wykrzyknik mój, w bereciku z antenką, grubego, nieporadnego, misiowatego i nawet mu śpiewa młodzież, która w nim nie rozpoznaje bohatera, tylko jakiegoś dziwnego starca. Oni piosenko niedźwiedziu, który mocno śpi. Jest to bardzo mocne uderzenie w tę może nie tradycję, tylko stereotyp heroiczny, który niebawem, mówię kilka lat po Raptem po Jak być kochaną, pokaże się w Salsie Konwickiego, gdzie Cybulski znowu tłustawy, znowu taki powiedziałbym niespecjalnie Maćko-Chełmicko podobny, gra Kowalskiego Malinowskiego, który mówi, że tu kamienie, że był w obozie, że walczył. Może to jest prawda, a może to jest po prostu facet, który uciekł od żony, bo taki wątek w filmie też występuje. Może to zwykły oszust i hochsztapler. Może mitoman po prostu. Ta linia mitotwórstwa, a stąd mitotwórstwo z filmu głównie, to nie z literatury. Mitotwórstwo dotyczące historii narodowej płynie po wojnie z filmu. Więc ta linia mitotwórstwa i mitomanii, mówimy o mitotwórstwie pokazując mitomanów, tak jak mitomanem jest bohater Jak być kochaną, ta linia jakoś się tam przewija, nie grubym ściegiem szyta, ale bardzo wyraźna dla tych, którzy chodzą do starego kina, a Państwo takimi nolenzwolenzy jesteście. I to stanowi o jakimś innym widzeniu tego nurtu, który jest często interpretowany jako apoteoza bohaterstwa albo zerwanie z bohaterstwem, ale pewne wątki takie pamfletowe, autoironiczne, autodemaskatorskie na pewno istnieją i Jak być kochaną w tym właśnie nurcie się mieści, jest od tej strony ważnym filmem. Tak sobie myślę, że
że ten film Jak być kochaną, bardziej nawet niż powieść, dzięki może kreacji Kraftówny przede wszystkim, która jest bardzo wyrazista, można czytać w kategoriach potrójnej ułudy, złudy. Pierwsza to jest złuda dotycząca miłości, to znaczy, że jest tu mowa o miłości między ludźmi, którzy się nie kochali, bo do tanga trzeba dwojga, to było, tylko była ona, on nie, on całkiem nie. Czyli tak ta wielkie poświęcenie dla kogoś, kogo się trochę tak jak, szukam jakiegoś słowa, które nie byłoby zbyt mocne, nie chcę też używać, porównywać tego Wiktora z przedmiotem, który się chowa w szafie albo w tapczanie, ale że jest coś takiego, jak gdyby taki motyw zagarnięcia psychicznego, takiego zawładnięcia i później wymknięcia się tej ofiary, tej sarny, jako że o Cybulski w tym filmie sarny nie przypomina, więc porównanie niedobre, z matni. Więc złuda tej miłości, złuda takiego mitu narodowego polegającego na tych bohaterstwie a la Czerwone Machine Monte Cassino. Kiedyś miałem okazję o tym mówić. Nie jest to moje wspomnienie naoczne, bo w 1946 roku byłem w wieku, kiedy do knajpy mnie nie wpuszczano, ale jak się przechodziło koło knajpy i jak był ten Czerwone Machine, to znaczy, że cała Polska śpiewa z nami, a reszta to czerwoni i ubecy. Później połowa tej knajpy pewno szła do ciupy, ale tak to przez kilka lat powojennych było. Wszyscy walczyli, a później z tych wszystkich zrobiło się jeszcze coraz więcej i wszyscy byli zbowidzie, czyli Związku Wojowników o Wolność i Demokrację. No i Burzakowcy oczywiście nie. Na taki lep nie szli, na szczęście, ale z biegiem czasu wiem, że 20 lat po wojnie to było więcej kombatantów niż w roku 1945-1946, czyli być może takich kombatantów jak ten, o którym opowiada Has w Jak być kochaną. I wreszcie trzecia złuda, to jest złuda mojego doświadczenia egzystencjalnego, mojego Felicji. Ona i on na pokładzie samolotu lecącego do Paryża. Tak, dobrze ogolony, ładnie pachnący, wymyty, czyścioszek. Aha, dużo pieniędzy ma, gotówki. No tak, co on może wiedzieć o życiu? A ja? I tu rozpoczyna się opowieść, monolog wewnętrzny dotyczący tragicznych wydarzeń naszej bohaterki. A kogo ona ma przed sobą? Obiecałem, że nie powiem, więc nie mówię. Ale to właśnie doświadczenie, które ona przeżywa, jest jak gdyby wskazuje na złudę tej jedyności losu, że mój los jest nieprzetłumaczany, że to, co mi się zdarzyło, to nie zdarzyło się nikomu. I ta taka końcowa kwestia o przez Felicję wypowiedziana o krwawej przestrzeni, właściwie musi być ujęta w cudzysłów, mimo że podróż do Paryża jako taka, Paryża, który podczas wojny spływał szampanem, niewieścią, urodą aktorek, które właśnie do Berlina jechały z jakimiś popisami, Daniel Darrieux albo pieśniami Morisa Chevalier, inna rzeczywistość kompletna niż nasza, więc to jest lekko tak zasugerowane w filmie, że to jest zupełnie inne doświadczenie dziejowe i tak to jest, ale gdy chodzi o to doświadczenie egzystencjalne typu co ty możesz żołędny wiedzieć o świecie? Nic, to przecież nie się to wydarzyło, nie się wydarzyło, ta tragiczna historia, Ty ze swoimi wodami koreańskimi daj spokój.
pewnego rodzaju uprzedzenia, stereotypu, więc ten film wchodzi w materię stereotypów i bardzo mocno ją forsuje, ją nadwyręża na szczęście. Rękopis jest filmem zupełnie innym, w ogóle nieporównywalnym, również stylistycznie. Żebym nie zapomniał, jak już się rozgadałem o aktorach, no to wszystko to, co Państwo znajdziecie w czołówce tego filmu, to wszystko było najlepsze, co Polska wtedy miała w odpowiedniej dziedzinie. Jak muzyk, to niejaki Penderecki, jeszcze wtedy młody, jak operator, to Mieczysław Jechoda, wtedy najbardziej wzięty i ceniony operator, jak scenograf, który z Jury Krakowsko-Częstochowskiej zrobił Hiszpanię, to Jerzy Skarżyński. Cała masa bardzo twórczych ludzi, którzy wykreowali świat zupełnie niezwykły. Zapożyczony, jeśli tak można powiedzieć, wzięty z powieści Jana Potockiego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, zmarł w 815 roku, którego książka, rękopis znaleziony w Saragosie był wydany w latach 804-805 i dopiero wiele lat później przetłumaczony z francuskiego oryginału Wykrzyknik mój na polski, a jeszcze dopiero niedawno, chyba w 2008 roku, pełna wersja tego utworu, który zachwycił Francuzów, bo zachwycić ich musiał, bo został napisany po francusku, została przez nich zrestaurowana, odnaleziona i opublikowana, to jest jedna z najtrudniejszych ekranizacji, jaka w ogóle była chyba w dziejach kina polskiego. Dobrze, że autorowi tego scenariusza, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, jeśli dobrze pamiętam, bardzo dobremu rzemieślnikowi, który się krył w swoim czasie pod pseudonimem Neol Randon jako autor powieści kryminalnych, co dobrze o nim świadczy, bo musiał dobrze opowiadać, który zrobił z 33 opowieści zawartych w oryginale 10. Więcej nie mógł, dlatego że Państwo się przekonacie, że to, co zostało włożone w szkatułki, to jest opowieść szkatułkowa, by się nie zmieściło. Tym bardziej, że w oryginale jest sześciopoziomowy tok narracji. Jak powiedziałem, sześciopoziomowy tok narracji, którym, nawiasem mówiąc, zachwycają się wielbiciele Potockiego, jest ich niemało i oni w przeszłości dzisiaj ubolewają na tym, że pewne treści filozoficzne z tego oryginału, przepraszam, z tego filmu Hasa wyparowały. Film jest o kapitanie Gwardii Walońskiej von Wordenie, którego gra znowu Cybulski. Myślę, że nieprzypadkowo przez Hasa do tej roli dobrany. Ale tak mówiąc między nami, niezależnie od tego, co zobaczymy dzisiaj na ekranie z tym rękopisem, to właściwie tak, jak tutaj siedzimy, to powinniśmy zrobić kwerendę, dać jakiemuś majstrowi do napisania, żeby zrobić film o Janie Potockim, który był w jednej osobie historykiem, archeologiem, żołnierzem, dyplomatą, który zaczynał jako żołnierz, był redaktorem, był posłem na Sejm 4-letni i założył wolną drukarnię, w której drukował druki sejmowe. 1/5 swoich dochodów przeznaczał na polską armię, co mu nie przeszkodziło później być urzędnikiem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 804 i uczestniczyć w jakiejś ekspedycji do Chin.
który zwiedził pół świata, Maroko, jak i właśnie te Chiny, Kaukaz, Czeczenia gdzieś tam zamigotała na horyzoncie, który był masonem, który miał przygody, nie tylko głowy, ale ciała, bo jak kronikarze wspominają, był pierwszym Polakiem, który się zbił razem z jakimś szalonym Francuzem na oczach króla Stanisława Augusta balonem do góry. Ponoć Pudel mu towarzyszył w tej podróży i który ciśnienie życia okazało się za duże, który popełnił samobójstwo opisane przez francuskiego wybitnego socjologa Grafa Roger Cailloua, samobójstwo wyrafinowane, którego z uwagi na to, że odbiegam od tematu i drastyczność opisu państwu oszczędzę. Ale o nim trzeba by właśnie zrobić film, o takiej osobowości, którą można by nazwać renesansową, ale nie można jej tak nazwać, dlatego że był związany mocno z oświeceniem i to, co zrobił w swoim dziele, które zawierało nie tylko jakieś wątki kabalistyczne, nie tylko przekład uczuć na język algebraiczny, wykrzyknik mój, nie tylko jakieś wzory geometrii, to co rozważania filozoficzne, bardzo różnego rodzaju, które w jakiś sposób łagodnym refleksem, może dla szczęścia dla publiczności kinowej, tutaj wracają, bo za dużo wszystkiego w jednym, prawda? Więc jeśli nie mamy tutaj 6 poziomów narracji, to dzięki Bogu, bo byśmy zwariowali. To, co jest tutaj, jest zmieszczone w szkatułkach, dlatego państwo uprzedziłem o tym, że nie można tego streścić, bo sam autor, niezależnie od tego, mówię o Potocki, sam autor starał się nie tyle zagmatwać tę historię, ale uczynić ją, jakby wytworzyć głód czytelnika, który wchodzi w następną, konstrukcja Baby w Babie, w następną część tego opowiadania i znajduje, uwaga, prawie tę samą historię, tylko różniącą się szczegółami i opisaną przez innego narratora. Więc rzecz o skarbie Gobelezów, o manuskrypcie, który w prologu filmu staje się obiektem zainteresowania dwóch oficerów zupełnie na innej zasadzie niż spotkanie pierwsze oficerów z czasów napoleońskich w filmie Ridley Scotta, w tym filmie, gdzie dwóch ludzi szczepionych za gardła przez 10, 15, 20 lat aż do śmierci walczy, to tutaj humorystyczny akcent. Panowie, dajcie mi tutaj popatrzeć, bo mówi nasz oficer do wroga, dlatego że ja tutaj coś ciekawego znalazłem i obaj się zagłębiają w ten manuskrypt, który ich wiedzie, wprowadzi do topieli strasznej, wielkiej wody, ale pocieszenie dla nas, może ta woda wody nie istnieje wielka. Może to wszystko jest nierzeczywiste. Ta historia opowiedziana w rękopisie w jakiejś mierze może dobrze ją tłumaczy, choć nie tego tyczy cytat wolny, który tutaj przytoczę z książki Eberharda w filmie Snem, mianowicie, że kiedy się wybudzimy ze snu, to coś z tego snu albo w nas zostaje, albo z nami zostaje. To znaczy, że to nie jest coś takiego, że tak, śniło mi się, śniło, zresztą opowiadam ci teraz, co mi się przyśniło i idę sobie, piję herbatę, jadę tramwajem i już to odeszło.
tylko raczej jest to taki stan zamroczenia sylwenia werbo, jak po uderzeniu bokserskim, prawda? Gdzieś się zbudziłem, coś się ze mną działo, ale co się działo, a może się dalej dzieje, bo tak się jakoś dziwnie czuję. I ta dziwna aura, która tutaj panuje w tym filmie, może też tłumaczyć jego wady widoczne głębokie, mianowicie coś, co wszyscy podkreślają, nawet wielbiciele tego filmu. Muszę zrobić ważny nawias, więc tutaj uwaga, trzymam rękę, żeby nie zapomnieć. Mianowicie dłużyzny. Są dłużyzny. Teraz otwieram nawias. A co z wielbicielami filmu? Niejaki Francis Coppola odrestaurował rękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Hasa i zrobił z filmu 156-minutowego, który fruwał w amerykańskich klubach, uniwersytetach w latach 80. i 90. latach, był pielęgnowany przez kogoś, tutaj nazwisko pada, jakiegoś de la Garcia, odrestaurował w ramach specjalnej instytucji, którą nazwę tutaj miałem chyba, po prostu World Cinema Foundation, gdzie oprócz Coppoli byli tacy ludzie jak Stanley Kubrick, Woody Allen, Scorsese, prawda, Scorsese przede wszystkim, którzy dbają o te arcydzieła filmowe. Więc tak jak siedzimy sobie teraz na krakowskim przedmieściu przy rękopisie znalezionym w Saragosie z wczesnych lat 60., to sobie możemy pomyśleć, no jednak, prawda, takich sal jak nasza przez kinomaniaków zapełnionych jest na świecie bardzo dużo, więcej niż można myśleć, i to hasło kinomaniacy łączcie się jest akurat przy filmach, przy arcydziełach jest bardzo ważne. Zamykam nawias, wracam do owych dłużyzn, o których powiedziałem, więc jedna wersja jest taka, że mistrz po prostu popełnił błąd. Błąd ręki albo głowy, no po prostu źle coś zrobił. Ale jeśli Państwo zobaczycie, jak kunsztownie, starannie jest ten film zrobiony, i jeśli sobie Państwo przypomnicie, że mottem Hasa było to zawsze, żeby najpierw pisać film przed zrobieniem filmu, znacznie wcześniej, na przykład do wspomnianego sanatorium, 2-3 lata się przygotowywał, że niezależnie od tego, że cenił rolę intuicji, to był bardzo precyzyjny i solidny w tej właśnie robocie wstępnej, przygotowawczej. Więc na pewno, raczej trudno przypuścić, żeby to był błąd, skoro tych dłużyzn w filmie jest sporo. Dlatego wydaje mi się, że one się wiążą raczej z czymś takim, o czym wspomniałem, tylko w innym kontekście, mianowicie z tym sennym poczuciem nierzeczywistości. W śnie coś się dzieje i nie dzieje się jednocześnie, jest bez przyczyny ten sen. I czas, który jest bardzo ważny dla Hasa jako kategoria pojęciowa, biologiczna też właściwie, tutaj ten czas jak gdyby się rozprasza w bardzo szczególny sposób, dlatego że dotyczy pogranicza świata realnego i nierealnego. Ten szczególny bardzo, bardzo klimat opowiadania jest, i tutaj właśnie odniesienie do źródeł literackich nawiązuje do hiszpańskiej powieści Łotrzykowskiej, nawiązuje do angielskiej powieści Gościńca, nawiązuje do, w jakiś sposób, do romansu Płaszcza i Szpady i nie do internetu, ale internet tutaj jest, znaczy nie i, ale myśli do cholery, to przecież nie jest ani film Płaszcza i Szpady, ani to nie jest opowiastka filozoficzna, ani to nie jest opowieść Łotrzykowska,
ani to nie jest ta powieść gąsienica. Co to właściwie jest? Wszystko naraz. Raczej wszystko naraz niż nic. Bo raczej mamy tu do czynienia z poetyką nadmiaru i wielością źródeł, niż z jakimś niedosytem. Ale ta specjalna przelewność tonu, taki eklektyzm środków wyrazowych jest, może być smakowany tylko przez, chyba mocno powiedziałem, ale tak to chyba jest, żeby Państwa uprzedzić, jak komuś się to wyda, takie sobie. Przez tych, którzy na przykład, tak jak moje pokolenie, czytało jeden z pierwowzorów takiej, czy też starszych braci takiego rękopisu Przygody Lidziego Blasa, Lesarza, które się zaczynają od tego, że dwóch młodzieńców idzie drogą, napotyka omszały głaz i na tym głazie jest napisane, że tutaj ten głaz kryje duszę takiego i takiego, tu imię i nazwisko. I jeden z żaków mówi, dusza, tutaj dusza, no śmiechu warte, idzie sobie dalej. Drugi bierze kozik, ten omszały głaz zaczyna obrabiać i dostaje nagrodę w postaci 100 dukatów, które pobiera jako znawca łaciny, wykrzyknik mój, ponieważ po łacinie jest napis, że przechodnik, który zadałeś sobie tyle trudu, żeby tę tajemnicę rozwikłać, to dostajesz nagrodę. Prawda? To się bardzo rymuje z klimatem takim żartobliwym rękopisu znalezionego w Saragosie, w którym bardzo różne elementy funkcjonują, bo realny strach, taki powiedziałbym strach niezwiązany z sytuacją, nie z tym, że te trupie czaszki i ci wisielce, które się tam pojawiają i straszą naszego bohatera, bardziej naszego bohatera niż nas samych na widowni, to też tak jest zrobione, że jest jakiś niepokój, a równocześnie takie poczucie, że może to jest na niby i że może ten Franciszek Pieczka, który do tej pory grał rolę proletów, to może nie jest Paszeko i może te Cembrzyńska i Jędrusik to nie są te księżniczki, prawda? I w Cholubku rozpoznajemy Cholubka. To nawet jest taki rodzaj filmu w filmie, coś takiego. Ale gdy mowa o eklektycznym nastroju, klimacie filmu, to właśnie te elementy czarnego humoru, które są tam zawarte przez nadmiar strasznych rekwizytów, albo przez to, jak kręci się wokół własnej osi kawaler Toledo Vel alias Bogumił Kobiera, to one znajdują też dopełnienie w rozważaniach dotyczących ludzkiej kondycji, losu człowieka, funkcji przypadku i wolnego wyboru, bo to są rzeczy ważne, cnót chrześcijańskich, czy one obiektywnie istnieją, to znaczy inaczej, jeśli istnieją, to czy zostaną nagrodzone. Z drugiej strony tego, co encyklopedycznie się kojarzy z nazwiskiem Potockiego, raczej z nazwiskiem Potockiego niż z tym opasem, mianowicie z materializmem, no ale materializm, skoro tutaj jest tyle czarów i kawał i przypowieści, nie przesadzajmy, z etyką hedonistyczną, ależ właśnie nie. Owszem, bohaterowi może być dobrze, jest dobrze, zwłaszcza w otoczeniu pięknych niewiast, liczba mnoga, uwaga, nie pięknie niewiast, tylko pięknych niewiast, zawsze występują w parze, co najmniej, ale jaka nagroda? Nagroda w postaci strasznego przebudzenia między tymi trupimi czaszkami, wisielcami. Chciałbyś się tak obudzić? Nie. Więc co? A może takie poczucie, a może to jest prawda, wszystko, co się potem bohaterowi przydarzyło, prawda
której mógłby, czy też doświadczenie pozytywne, rozkoszne, hedonistyczne, które nikt nie odejmie, a tamto, co mu się przyśniło, to tylko tak po prostu na zasadzie strachów, lachów, takiej pogróżki, żeby sobie nie myślał, że wszystko wolno. Tego nie wiemy. Nie wiemy też wiele od tej strony o życiu Potockiego, który uchodzi za strasznego racjonalistę, w jakiejś mierze libertyna, ale dla którego na przykład sprawa wierzeń religijnych była czymś istotnym i który przecież w końcu dlatego zabił się, tak jak się zabił, w ogóle zabił się dlatego ponoć, że nie zdołał napisać Księgi Uniwersalnej, którą chciał napisać. Tutaj ten film jest też o takim, ja nie wiem, jakby to powiedzieć, o trudzie Syzyfa. Nie na próżno się kończy tą glosą szejka Gomelezów do Van Bordena, jak wręcza mu księgę, mówiąc: w tej książce znajdziesz dokładnie opisane wszystko, co tu widziałeś i przeżyłeś. Resztę dopisz sam. Czyli to doświadczenie, kiedy miało miejsce, czy ktoś już za nas pisał księgę, czy my sami dopiero ją piszemy, nie wiadomo, czy jest tym determinizm, czy jest gra przypadku, czy ta gra z losem ma naturę matematyczną, czego chciałby prawdopodobnie Potocki, czy też jest w niej pogłos szaleńczego, finałowego śmiechu Van Wordena, którym jest nasz rodak Zbigniew Cybulski, o czym wiemy i cały czas pamiętamy. To są rzeczy niepewne. Niepewne jest po prostu nie poglądy Potockiego na jakieś tam sprawy, ale przez ukazanie wielu perspektyw tutaj tych opowieści szkatułkowych, niby fabularnie ta sama historia, ale różniąca się szczegółami i dotycząca tych samych spraw, tylko inaczej interpretowanych, czasem na zasadzie moralitetu, o wartościach jakichś cnót, a o małości jakichś tam dążeń, o, jak powiedziałem, o roli przypadku albo świadomego wyboru. Jedni radzą, żebyś wybrał świadomie, a dojdziesz do celu, a drudzy ci sugerują, przecież to wszystko jest przypadek, przecież sam się wielokrotnie o tym przekonałeś. Wspomniałem tego francuskiego, zresztą cytowanego w wielu źródłach przy rękopisie znalezionym w Saragosie, Rogera Caillois, który poświęcił bardzo piękne karty temu filmowi, przepraszam, temu dziełu, które wyjaśniają sporo zarówno z samego filmu, jak i z pewnego niedosytu, który jest deklarowany przez tych, którzy chcieliby zamiast opowieści przygodowej, a już zwłaszcza komediowej, widzieć więcej elementów refleksji nad światem. To jest rzeczywiście rzecz trudna. I ten cytat z Caillois, dla tych, którzy by bardziej byli wrażliwi, chłonni na treści związane z bytowaniem, naszym bytowaniem, a nie z tym, co się stanie na przykład kawalerowi Toledo, to mogą być dla tych właśnie widzów mogą być ciekawe. Caillois pisze, że dlaczego
swoją obszerną powieść Potocki rozpoczął od zjawisk widm, pozostanie tajemnicą. Klucz Doniecki może w samej okropności jego własnowolnej śmierci. Musiało być Potockim coś, co kazało mu rozpocząć tę komedię ludzką tak niezwykłą uwerturą, w której zjawy i widziadła, sukuby i wisielcy sprzymierzają się, żeby napełnić bohatera lękiem, jaki wywołuje rozpusta i pokrewną mu trwogą, jaką budzi potępienie. Przypisek mój, z tym potępieniem to bym może nie przesadzał, ale o tym pierwszym wątku mówiliśmy. Niezależnie od znaczenia i wartości reszty dzieła, wydaje mi się, że właśnie dzięki tej uwerturze literatura francuska, literatura fantastyczna wszystkich czasów, przypisek mój, uwaga, francuska literatura, nie polska, zyskały nowe arcydzieło, jedną z tych rzadkich książek, które odnawiają moc literatury i gruntują jej powagę. Używając słowa powaga, mam na myśli projekcję nieznanego, nieznane pisane z dużej litery, którą ten lęk i ta trwoga bez wątpienia stanowią. Sądzę bowiem, że można się w nich dopatrzeć także innego, głębiej ukrytego sensu. Raz jeszcze zwracam uwagę na owe niekończące się nawroty wydarzeń z uporem, jak nieustępliwy wyrzut sumienia, podważające racjonalny porządek świata. Zdobycz osiągniętą z takim mozołem i którą Potocki uważał za utrwaloną na raz na zawsze. Przypisek mój, czyli tak, jak gdyby autor, a za nim Has, podważali fundamenty całego oświeceniowego opowiadania. I nasuwa mi się przypuszczenie, że ten odwet ciemności, złudny, ale niepokojący, jest czymś użytecznym, gdyż nie pozwala rozumowi spocząć na laurach. Przypomina, że otchłań, z której cudem został wywiedziony, pozostaje niezgłębiona i pełna nieujarzmionych mocy.